Święty, przyjdź. Przyjdź, Panie, oświeć nasze umysły, serca, wpłyń na naszą wolę. Spraw, abyśmy potrafili stanąć w prawdzie i ocenić swoje życie w świetle Twojego Słowa. Usuń to wszystko, co oddziela nas od Boga naszego Ojca. Rozpal w nas święte pragnienia, daj siłę i wytrwałość ich realizacji. Udziel nam mocnej wiary, abyśmy mogli stać się jej świadkami wobec naszych synów i córek na drodze ich wtajemniczenia w życie chrześcijańskie. Amen. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Usiądźmy. Drodzy rodzice, droga młodzieży, w naszych rekolekcyjnych konferencjach zastanawiamy się nad tym, jak pomóc naszym dzieciom w ich dojrzewaniu do wiary. Jest to proces. Wiary nie otrzymuje się za jednym razem. Do wiary, czyli zaufania do Pana Boga, dojrzewa się właściwie całe życie. Im człowiek dłużej żyje, tym bardziej potrzebuje ufności, zaufania, zwłaszcza w perspektywie przejścia do domu Ojca. Jest to proces. Nie wystarczy więc tylko przygotować się raz do pierwszej Komunii Świętej, przyjąć ją i już uważać, że wszystko jest spełnione. Nie wystarczy przyjąć sakrament bierzmowania i czuć się już dojrzałym, ale te sakramenty, które przyjmujemy, one są punktem wyjścia. Dojrzewanie do wiary dokonuje się przez całe nasze życie, aż po jego kres. W pierwszej konferencji, jak pamiętamy, uświadomiliśmy sobie, że naszym dzieciom możemy pomóc w ich dojrzewaniu do wiary poprzez osobistą relację z Chrystusem. Bo wiary nie przekazuje się tylko jako teorii, ale jako życie. I jeżeli rodzice żyją wiarą, mają relację z Chrystusem i o niej mówią, cieszą się nią, potwierdzają te relacje, to wówczas dzieci widzą, że Chrystus nie jest teorią, tylko żywą osobą, z którą obcują ich rodzice. Mówiliśmy także o tym, żeby w rodzinie zadbać o obecność Słowa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże jest fundamentem do budowania wspólnoty domowego Kościoła. Jezus na to zwraca uwagę. Mówił, że ci są Jego bliskimi, którzy słuchają Słowa Bożego, zachowują je. Czyli w tej rodzinie mamy, jaką jest rodzina, domowy Kościół. Potrzeba, żeby żyło Słowo Boże. I o tym rozważaliśmy. A więc relacja z Jezusem i obecność Słowa Bożego we wspólnocie domowego Kościoła. To jest właśnie to, czym możemy pomóc naszym dzieciom. To była pierwsza konferencja. Wczoraj zwróciliśmy uwagę na to, żeby dzieciom pomagać w ich dojrzewaniu do wiary poprzez styl naszego życia. I mówiłem Wam wczoraj, że ten styl naszego życia powinien być paschalny. Co to znaczy? Pascha, samo słowo, znaczy przejście. Czyli w naszym życiu musi dokonywać się nieustanne przychodzenie. Od czego? Od naszych słabości, grzechów. A ten grzech tkwi w nas i polega na tej skłonności, żeby myśleć tylko o sobie, zamykać się tylko w swoim życiu dla siebie. I żeby umierać właśnie dla siebie, otwierając się dla drugich. Czyli żeby umierać dla siebie i wychodzić naprzeciw drugiemu z miłością, życzliwością. I to jest właśnie ten paschalny styl życia. Jeżeli dzieci widzą swoich rodziców, którzy umierają dla siebie, którzy rzeczywiście pokonują swoje słabości, swój grzech mocą Chrystusa, mocą tej relacji z Nim, to wówczas rzeczywiście
Dzieci otwierają oczy i dostrzegają, że ta wiara przekłada się na życie. Że dzięki Chrystusowi oni zaczynają ciągle od nowa, doskonalą się, prowadzą życie duchowe. I to jest właśnie ta pomoc, jaką możemy dać naszym dzieciom. Dzisiaj jeszcze zwróćmy uwagę na koniec na jeszcze jeden sposób pomagania dzieciom w ich dojrzewaniu do wiary. Otóż, jeżeli prowadzimy życie paschalne, to nowe życie, które przez to w nas się jakby ukonkretnia, to nowe życie musimy pokazać. Nie wystarczy tylko umrzeć dla grzechu, ale trzeba żyć nowym życiem. I ten styl nowego życia, on musi po prostu być widoczny. I to jest ten konkretny owoc, jaki trzeba wnieść w środowisko rodziny, pracy czy w szersze życie społeczne. Na czym to polega? Otóż zauważmy, że jeżeli spotykamy się z Chrystusem i doświadczamy nowego życia, czyli przejścia z grzechu do życia w łasce, do życia dla drugich, to Jezus przywraca nas ludziom, Bogu i ludziom. Sprawdzianem tego jest powrót do życia. Czasem uciekamy od życia. No, widać to niejednokrotnie bardzo wyraźnie. Dlaczego uciekamy? No, jeżeli życie nas jakby, powiedzmy, ogranicza, życie jest trudne, ciężkie, jest chęć, nie rozumiemy teraz wielu spraw, chęć ucieczki. Natomiast, jeżeli otwieramy się na nowe życie w Chrystusie, to Chrystus nas przywraca ludziom z gotowością do umierania dla siebie, by żyć dla drugich, krzyżując swoją pychę, miłość własną. Czyli nie ucieczka od życia do nikąd, tylko powrót do właśnie obowiązków, do swoich spraw, do zadań, z większą energią, z większą miłością, z gotowością do umierania, bo kto mi umie? Ten, który umiera dla siebie, tylko myśli o sobie, ale umiera dla siebie, żeby dać siebie dla drugich. I oczywiście to będzie zawsze równoznaczne z uznaniem Ewangelii, Bożego prawa, z chęcią spełnienia się woli Bożej, żeby w Jego ojcowską dobroć i miłość. I to jest pierwszy konkretny owoc tego nowego życia. Powrót do rodziny, do bliskich, z chęcią życia dla nich, a nie ucieczka, zamykanie się w sobie. I dzieci, jeżeli widzą, że rodzice są cali dla nich kosztem swego życia, swoich sił, no to właśnie i wiedzą, że za tym stoi relacja z Chrystusem, miłość prawdziwa, no to wówczas doświadczają owoców nowego życia. Cieszą się tym, radują, atmosfera domu się zmienia. Drugim sprawdzianem życia Bożą sprawiedliwością to jest przyjęcie na siebie skutków grzechu, niesprawiedliwości, przebaczenie. W sytuacji, kiedy żyje się w rodzinie i właściwie każdy skazany jest na siebie dzień i noc, to dochodzi często do różnych zranień. Najbardziej ranią się ludzie, którzy są bardzo blisko siebie, czy w małżeństwie, czy w rodzinie, czy nieraz w gronie koleżeńskim. Zranienia te są najbardziej bolesne, najtrudniejsze. I oczywiście tu nie chodzi o jakieś wielkie zranienia, ale moi drodzy, no, żyjąc w rodzinie, w domu, to jesteśmy no, skazani na różnego rodzaju trudności, nieporozumienia, bo jesteśmy skazani na siebie. I najczęstszym rozwiązaniem jest
czynne, nie tylko w słowach, i rozwijanie w sobie rozmaitych cnót i sprawności duchowych, bo przez to wspieramy rodzinę. A więc charyzmaty, talenty, różne cnoty, sprawności. Trzeba właśnie tym wszystkim ubogacać dom, ubogacać swoich bliskich. A więc praktycznie realizować miłość bliźniego. Zwróćmy na to szczególną uwagę. Święty Paweł w liście do Kolosa, w rozdziale 3, werset 12 do 17, zwraca uwagę na niektóre postawy, jakie przywoła, żebyśmy mogli zobaczyć, czy w naszym życiu, w naszej rodzinie one są widoczne. Otóż Paweł mówi, żebyśmy okazywali sobie serdeczne miłosierdzie. Serdeczne miłosierdzie. Czyli nie chodzi o miłość jakąś taką wyniosłą, pyszną, ale serdeczną, wypływającą z głębi na sygna naszego serca. Apostoł mówi, żebyśmy się przyoblekli w miłosierdzie, serdeczne miłosierdzie. Dalej, żebyśmy się przyoblekli w dobroć. Dobroć, zwyczajną ludzką dobroć. Taka postawa, by innym ze mną było dobrze. Warto często siebie pytać, czy innym ze mną jest dobrze. Może mi tego nie mówią w oczy, ale czy rzeczywiście tak jest? Dalej, apostoł mówi o pokorze. Pokora to jest antidotum na niewłaściwą ambicję, rywalizację. Czasem w rodzinie także dochodzi do takiej rywalizacji. Ta pokora sąsiaduje z miłosierdziem. A więc miłość bez pokory właśnie nie istnieje. Trzeba być pokornym, żeby miłować. Człowiek wyniosły, nawet jeżeli czyni dobro, to może innych ranić, bo czyni w sposób wyniosły. Pokazuje siebie, chce promować siebie, nie czyni tego w pokorze. A więc miłosierdzie serdeczne, dobroć, pokora. A potem apostoł mówi o cichości. Cichość to nie mówienie niczego, tylko to, można tak powiedzieć, delikatność, łagodność. To jest siostra pokory. Człowiek pokorny jest cichy, delikatny. Pokora i cichość jest wyrazem łagodności serca. I sprawdza się zazwyczaj nasza cichość, pokora w sytuacjach konfliktowych. Jak my się zachowujemy w konflikcie? Czy krzykiem, przemocą reagujemy? Chcemy udowadniać, że jesteśmy mocnymi? A właściwie okazujemy swoją słabość w ten sposób. Natomiast cichość, pokora jest dowodem prawdziwego mocarza. O słudze Bożym, błogosławionym księdzu Walickim, mówią, że to był mocarz pokory. No właśnie, nie, pokora to nie jest słabość, tylko siła, moc. Wreszcie cierpliwość. Cierpliwość jest cechą bardzo ważną, bo to jest wytrwałość w miłości. Za cenę cierpienia, małe krzyżyki zadawane nam przez bliźnich, trzeba brać cierpliwością. Wytrzymać, nie reagować odwetem. Czasem niewielkim kosztem możesz wszystko ocalić, bo jeżeli jesteś niecierpliwy i reagujesz niewłaściwie, no to tracisz tą reakcją wiele. Potem musisz to naprawiać, czy no ciche dni przychodzą, przychodzi czas trudny i trzeba wtedy się przełamywać. Natomiast gdybyś zamilknął, gdybyś ustąpił, gdybyś właśnie okazał cierpliwość, wtedy byś ocalił wiele rzeczy. I wreszcie apostoł mówi o znoszeniu innych. Chodzi o cierpliwe znoszenie innych ludzi, ich grzechów, słabości, no bo jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Z góry trzeba założyć, że drugi człowiek jest po prostu inny. I jeżeli mąż chce zmieniać żonę według swego myślenia i odwrotnie, jeżeli rodzice chcą zmieniać dzieci na swoją modłę i robią to na siłę, to po prostu ich krzywdzą. W kontaktach z innymi
sobie, czy jesteśmy Chrystusowi. Przyjęcie od Chrystusa darowania własnych występów zobowiązuje, żeby darować innym. Tym, którzy wobec nas zawinili. Należy wybaczać sobie wzajemnie. Przebaczenie zmienia świat. Nienawiść, trwanie w okopach, wojna prowadzi do wyniszczenia. Prowadzi do braku pokoju, do dramatów. I na końcu apostoł mówi o miłości. Miłości, która jest więzią doskonałości. Wszystkie poprzednie cnoty wymienione apostoł mówi, żeby przyoblekać w miłość, bo ona jest więzią doskonałości. I jeszcze dodaję pokój i wdzięczność. Wdzięczność na końcu.